Szanowni Państwo, wyniki osiągnięte przez Grupę Tauron w pierwszym kwartale 2014 roku można uznać za dobre, a nawet bardzo dobre, biorąc pod uwagę zewnętrzne czynniki, które miały wpływ negatywny na sektor elektroenergetyczny w Polsce. A mam tu na myśli przede wszystkim bardzo ciepłą zimę, to anomalie pogodowe, które nie miały w przeszłości porównania. To spowodowało zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną i również spadek cen na rynku. A to pociągnęło za sobą spadek przychodów grupy w 2014 roku w pierwszym kwartale na poziomie około 5%. Wpływ na ten niewielki spadek EBITDA miała wysoka baza pierwszego kwartału 2013 roku i bardzo dobre, ale jednorazowe wyniki w obszarze sprzedaży i w obszarze wytwarzania. Obszar sprzedaży skorzystał z niskich cen zielonych certyfikatów i niskich kosztów ich umorzenia. Natomiast w segmencie wytwarzania ceny w pierwszym kwartale 2013 roku były o kilkanaście procent wyższe niż w pierwszym kwartale 2014 roku. Nakłady inwestycyjne w pierwszym kwartale osiągnęły poziom 565 milionów złotych i były wyższe o ponad 5% w stosunku do kwartału z roku poprzedniego. W tym okresie te nakłady były poniesione głównie w segmencie dystrybucji, gdzie wyniosły one 380 milionów i były one przeznaczone głównie na modernizację, odtworzenie majątku sieciowego oraz przyłączanie nowych klientów. Plan grupy Tauron na 2014 rok zakłada nakłady na poziomie około 4 miliardów złotych. Najważniejszym wydarzeniem dla grupy Tauron to zawarcie umowy z konsorcjum Rafako Mostostal na budowę bloku 910 MW w Jaworznie. Podpisaliśmy również porozumienie z Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi w sprawie finansowania budowy bloku parowo-gazowego o mocy 413 MW w Łagiszy. Te projekty, jeżeli już wejdą do realizacji, pokazują, że w najbliższych latach Grupa Tauron zwiększać będzie swoje zaangażowanie inwestycyjne w segmencie wytwarzania. Korzystając z okazji, chciałbym Państwa zachęcić do zapoznania się z raportem za pierwszy kwartał, opublikowanym na naszych stronach internetowych, jak również z innymi istotnymi informacjami dla inwestorów.